Cześć. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pogadali o filmach w nieco inny sposób. Mam nadzieję, że zrobię tego więcej, ale jeszcze zobaczymy, bo dzisiaj weźmiemy na tapetę nie pojedyncze filmy, a raczej konkretnego reżysera i jego filmografię. I zaczniemy od jednego z moich ulubieńców, czyli od koreańskiego reżysera Bong Joon-ho. Bong Joon jest dla mnie bardzo ciekawym reżyserem przede wszystkim dlatego, że wykazuje ponadprzeciętne zainteresowanie tym, jaki cel spełniają jego filmy. Nie tworzy sztuki dla sztuki, a raczej traktuje je jako narzędzie do przekazywania wartościowych idei ludziom, którzy oglądają jego filmy. Oczywiście to skupienie na przekazie nie charakteryzuje wszystkich jego filmów, dlatego ja dzielę filmy Bong Joona na trzy kategorie. Filmy artystyczne, manifesty i syntezę poprzednich dwóch kategorii. Do jego filmów artystycznych, czyli tych najbardziej klasycznych, gdzie najważniejszy zdaje się być sam film i rzemiosło filmowe, zaliczam Szczekające psy nigdy nie gryzą, Zagadki zbrodni i Matkę. Nie znaczy to oczywiście, że w tych filmach nie znajdziemy gdzieś tam idei zasadzonych przez reżysera, ale raczej, że nie są one najważniejszą rzeczą przy danym projekcie. Druga kategoria, czyli manifesty, to filmy, w których najważniejsza jest idea, której hołdują. Kierowane do szerszej publiczności, nie tylko do fanów kina artystycznego i bardzo często anglojęzyczne, zdają się mieć na celu raczej przekazanie i mówienie o jakiejś wartościowej ideologii bądź zagadnieniach i problemach społecznych czy etycznych. No i tutaj mamy The Host, Okja oraz Snowpiercera. Okres manifestów później bardzo płynnie przechodzi w syntezę poprzednich dwóch gatunków, czy też kategorii. I pewnie tutaj można by też zaliczyć Okja, aczkolwiek ja uważam, że jednym pełnoprawnym mieszkańcem tej kategorii jest Parasite. I oczywiście prawie każdy film stara się coś przekazać. Jednakże tutaj mamy do czynienia z reżyserem, który zwraca uwagę na konkretne, naglące zagadnienia i problemy ideologiczne, klimatyczne, czy też etyczne. Bong Joon zdaje się być wręcz aktywistą. Okej, mówimy dużo o ideologii, o przekazach i przesłaniach, ale co tak naprawdę filmy Bong Joona starają się przekazać widzom? Ten koreański reżyser zdaje się być przede wszystkim przejęty kwestiami nadchodzącego załamania klimatycznego, rozwarstwienia społecznego i różnic majątkowych, które pogłębiają się z każdym rokiem w naszym społeczeństwie. Zarówno Snowpiercer, jak i Parasite, mimo że z pozoru bardzo się różnią, to opowiadają historię ludzkiej chciwości i wyzysku, do którego prowadzi, oraz nieuniknionej walki pomiędzy klasami społecznymi, pomiędzy biednymi a bogatymi. Z kolei Okja stara się zwrócić uwagę na okrucieństwo dzisiejszego przemysłu mięsnego, kwestię niezwykle ważną w kontekście nadchodzących zmian klimatycznych. The Host skupia się na bardziej lokalnych kwestiach i jest krytyką amerykańskiej polityki i wpływów w Korei Południowej. Kolejny powód, dla którego nazywam niektóre z filmów Bong Joona manifestami, czy też aktywizmem, jest taki, że stara się z nimi dotrzeć do jak największej widowni. The Host to przecież monster movie, gatunek z założenia nie kierowany do widowni festiwalów i krytyków filmowych, a raczej do przeciętnego widza. Bong Joon-ho stara się, żeby jego filmy były przystępne, trafiały do jak największej ilości osób. Coś, co niestety niektórym krytykom czy kinofilom kojarzy się raczej pejoratywnie. Nie zważając na tego typu uproszczenia, Bong Joon-ho zabrał się za kręcenie filmów w języku angielskim. I w ten sposób powstały Snowpiercer i Okja kolejno. Warto też wspomnieć, że w jego manifestach brak subtelności w prezentowaniu tego typu ideologii. Oczywiście, znając inne jego filmy, łatwo jest wyciągnąć wniosek, że ten brak taktu i rozgrywanie takich motywów w otwarte karty jest raczej celowym zabiegiem, a nie brakiem umiejętności z jego strony. Bong Joon-ho udowodnił w innych filmach, że potrafi być subtelny czy nawet tajemniczy z prezentowanym przekazem. Najlepszym tego przykładem jest jego pierwszy pełny metraż, czyli Szczekające psy nie gryzą. Tutaj relacja pomiędzy tym, co widzimy na ekranie, a tak zwanym drugim dnem nie jest taka prosta. Historia, która z pozoru zdaje się opowiadać o sprawie ginących psów na koreańskim osiedlu, jest na jakimś poziomie opowieścią o mężczyźnie, który stara się odzyskać uwagę i kontrolę nad swoim życiem w obliczu zmieniającego się związku i nadchodzącego dziecka. Fakt, że Bong Joon demonstruje umiejętność subtelnego operowania warstwą znaczeniową w swoich filmach,
jest wskazówką, że w swoich manifestach zwyczajnie wybiera, żeby tego nie robić. Co z kolei pozwala nam się zastanowić, dlaczego to robi. Moim zdaniem celem Bong Joon-a przy tworzeniu tego typu filmów jest swego rodzaju aktywizm właśnie i zwracanie uwagi na ważne dla niego kwestie. Prawdopodobnie najważniejszą rzeczą w całej tej warstwie ideologicznej jego filmów, o której jeszcze nie wspomniałem, jest to, że ona po prostu działa. Jest głęboko zakorzeniona w postaciach i wydarzeniach, które oglądamy na ekranie i w ten sposób powiązana z naszymi odczuciami i emocjami. I w żadnym wypadku nie daje wrażenia bycia wymuszoną czy narzuconą na film. Staje się być raczej integralną jego częścią. Sam zresztą dokonałem ważnych dla mnie życiowych decyzji i zmian, będąc pod wpływem jego filmów. Parasite obejrzałem premierowo i do dzisiaj kołacze mi się po głowie. Okej, omówiliśmy pokrótce cel filmów Bong Joon-a, ale czas porozmawiać teraz trochę o rzemiośle i o kunszcie, które sobą te filmy prezentują. To wcale nie brzmi pompatycznie. Moja ulubiona, wspólna cecha jego filmów i przy okazji jego ogromny atut jako filmowca to umiejętność przeplatania pozornie niepasujących do siebie gatunków. Bong Joon-ho potrafi z niespotykaną lekkością łamać bariery gatunkowe, do których jesteśmy tak mocno przywiązani i przyzwyczajeni. Zachodnie kino robi to zdecydowanie rzadziej niż wschodnie, a sam Bong Joon jest w tym absolutnym mistrzem. Weźmy na tapetę Matkę, o której nie rozmawialiśmy przy okazji jego manifestów. Jest to dojmująca opowieść o matczynej miłości, o tym, jak daleko ona sięga i do czego może doprowadzić. I nie jest to pod żadnym względem radosna historia. To dramat w pełnym tego słowa znaczeniu. Mimo to, jak niemal we wszystkich swoich filmach, Bong Joon znajduje tutaj miejsce na komedię. Potrafi bezbłędnie używać humorystycznych fragmentów i elementów po to, żeby rozładować napięcie, urealnić obraz, a przy okazji nie ujmować ani grama z emocjonalnego ciężaru niektórych bardziej dramatycznych czy nawet drastycznych scen. Tą umiejętność wplatania do filmów elementów z innych gatunków prezentuje w praktycznie wszystkich swoich filmach, ale oczywiście absolutne mistrzostwo w jej używaniu osiąga w Parasite. Film ten to naraz komedia, dramat, thriller, heist movie. Gatunki te przeplatają się ze sobą, czasami płynnie przechodzą jeden w drugi, biorą nas z zaskoczenia, a w żadnym momencie nie mamy wrażenia chaosu czy rozstrojenia, które na pierwszy rzut oka powinno to powodować. Wszystko wydaje się być dokładnie na swoim miejscu. Nie chcę spuszczać się za długo nad Parasite'em, bo w sieci aż roi się od filmików czy recenzji tłumaczących, dlaczego ten film jest tak genialny. Dla mnie najważniejsze jest, że dał radę w nim pogodzić dwie poprzednie kategorie swoich filmów, manifesty i filmy artystyczne. To obraz, który pomimo silnego i bardzo wyraźnego przekazu ideologicznego i przystępności nie traci zupełnie na głębi czy na jakości w kontekście artystycznym. To po prostu perfekcyjna synteza wszystkiego, co Bong Joon robi dobrze i w czym jest dobry, czego wcześniej nigdy nie udawało mu się moim zdaniem połączyć w jednym filmie. Bo przy całej mojej sympatii do filmów typu The Host, typu Snowpiercer, nie mógłbym z czystym sumieniem powiedzieć, że były równie dobre jak na przykład Matka czy Szczekające psy nie gryzą. Prawdopodobnie Okja była najbliżej tej syntezy jako ostatni film przed Parasite'em, ale jak już mówiłem, dla mnie to jeszcze nie jest to. Także zmieszajcie razem silne przesłanie ideologiczne, mieszaninę gatunków, dobrze użytą komedię i trochę niesubtelnej, klasycznej muzyki. Macie nowy film Bong Joon-ho. Dzięki za uwagę.